Otwarty mikrofon, Radio Opole. Gościem otwartego mikrofonu jest teraz Jan Strzeżek, rzecznik Koła Parlamentarnego Porozumienia Jarosława Gowina oraz lider Młodej Prawicy. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Gości pan dzisiaj w Opolu, zorganizował pan konferencję w Opolu, na której odnosił się pan do antyunijnych wypowiedzi polityków obozu rządzącego. O któreś konkretnie wypowiedzi chodziło? Nie ma co ukrywać, że w ciągu ostatniego czasu politycy Prawa i Sprawiedliwości mają taką cechę, że lubią używać takiej antyunijnej retoryki. W kontekście także tego, że Polska do dzisiaj nie dostała pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, nie dostała dlatego, że rząd o te pieniądze nie walczy i oszukał Komisję Europejską, ale takie wypowiedzi się pojawiają. Czy Marka Suskiego, czy profesora Krasnodębskiego, czy także pod płaszczykiem dyskusji w Karpaczu również Jarosława Kaczyńskiego. To wszystko składa się na jedną większą całość, że obóz rządowy w tej chwili, obóz Prawa i Sprawiedliwości, jest obozem, który finalnie chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Ale oni cały czas powtarzają, że to nieprawda, że wcale z Unii Europejskiej Polska nie będzie wychodziła, nie chcą wyprowadzić Polskę. Słowa to jedno, czyny to drugie. I słowa są jawnie antyunijne, a czyny również stają się coraz bardziej antyunijne. To znaczy w momencie, kiedy za naszą wschodnią granicą, kilkaset kilometrów od studia, w którym rozmawiamy, giną ludzie, giną od ruskich kul, to głupotą jest niekorzystanie z unijnych pieniędzy, głupotą jest oddalanie nas od wspólnoty europejskiej. To są dosyć mocne słowa. To jest zbyt delikatne słowo. To znaczy, jeżeli dochodzi do sytuacji, kiedy samodzielnie mówimy o tym, że nie, w sumie pieniądze z Unii Europejskiej, czy one są tak naprawdę potrzebne, czy one są duże, to znaczy, że to jest głupota. Głupota, frajerstwo, jest wiele takich mocnych słów, nawet mocniejszych, którymi można ocenić to zachowanie rządu. Będziecie państwo składać także pismo do polskich posłów, do polskich parlamentarzystów. To właśnie inicjatywa jest lokalnego porozumienia i lokalnego oddziału Stowarzyszenia Młoda Prawica, żeby zapytać lokalnych reprezentantów w parlamencie, czy są zwolennikami tego, żeby Polska dalej była częścią wspólnoty europejskiej, czy może jest jakaś inna koncepcja. Mówiąc szczerze, najbardziej jestem ciekawy odpowiedzi posła Kowalskiego. Dlaczego akurat pana posła Kowalskiego? Nie ma co ukrywać, że jest to wyjątkowo barwna postać, a i pan poseł Kowalski ma takie poglądy zdecydowanie radykalne. Jest to jedno z najbardziej radykalnych przedstawicieli obozu Zjednoczonej Prawicy w Sejmie, więc nie zdziwię się, jak po prostu już tym razem twardo na papierze powie, że wyjdźmy z Unii Europejskiej. Myśli pan, że takie słowa zostaną zapisane? Janusz Kowalski ma zdecydowanie większą swobodę wypowiedzi, gdy widzi przed sobą jakiś mikrofon, czerwona lampka się włączy, wtedy Janusz Kowalski wchodzi w inny tryb funkcjonowania. Myślę, że jeżeli będzie odpowiednio po takiej rozmowie, to i również na papier będzie w stanie przelać. No, Zjednoczona Prawica mówi, że Polski z Unii nie będzie wyprowadzać, to chodzi raczej o to, że ta Unia Europejska nie jest już tą Unią, do której Polska wstępowała, że nie zgadzają się na pójście tą drogą, żeby była bardziej sfederalizowana, że nie o to w Unii Europejskiej chodzi i stąd pojawiająca się krytyka Unii Europejskiej. Tylko w tej chwili mamy dwa warianty. Pierwszym wariantem jest to, że zbliżamy się razem z innymi państwami Unii Europejskiej, zacieśniamy współpracę gospodarczą, handlową, wojskową, albo idziemy w stronę Moskwy. To znaczy nie ma trzeciego scenariusza. Ktokolwiek stawia tezę, że musimy w tej chwili walczyć na którymkolwiek spór z Unią Europejską, jest albo bezmyślnie, albo właśnie w przemyślany sposób zwolennikiem Moskwy. Nie ma trzeciej drogi. No a to nie chodzi o to, żeby tę Unię od środka przebudować, żeby trochę zmienić jej kształt i zasady funkcjonowania, tylko że od razu albo czarne, albo białe? I Unię trzeba modernizować, tylko że na razie rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zaproponował żadnej zmiany. To znaczy, to nie wygląda w ten sposób, że wychodzi premier Morawiecki, wychodzi minister Szymański, który odpowiada w ramach rządu za współpracę z Unią Europejską i mówi, chcemy zmienić to i to. Tylko to wygląda w ten sposób. Dajcie nam pieniądze, ale my nie zrealizujemy waszych próśb. No tak nie wygląda partnerstwo. A jak pana zdaniem tę Unię należałoby modernizować? Przede wszystkim musimy cały czas dbać o to, żeby każdy kraj członkowski miał prawo weta. Te słowa, które zostały w ostatnich tygodniach wypowiedziane przez jednego z holenderskich polityków o tym, że trzeba zlikwidować możliwość weta, są absolutnie błędne. Cała Unia Europejska oparta jest na tym, że każdy kraj jest równy, niezależnie od tego, jak wielu ma mieszkańców, jak silny jest gospodarczo, czy jak silny jest w ramach struktur europejskich. Musimy dbać także o to, żeby pieniądze w ramach Unii Europejskiej były lepiej wydawane. Wszyscy widzimy, jak funkcjonuje Parlament Europejski, jak funkcjonują agendy. Zdecydowanie można je odchudzić i w ten sposób warto reformować Unię. Ale nie reformuje się Unii, mówiąc, dajcie pieniądze, ale my nie damy nic w zamian. Prawo weta w Unii Europejskiej było zasadą
od początku Unii Europejskiej, ale wtedy Unia miała znacznie mniej członków niż teraz. Teraz tak rozbudowana struktura i weto jednego z krajów pana zdaniem nie będzie powodowało po prostu zablokowanie czy wstrzymanie jakichkolwiek prac i podejmowanie decyzji przez Unię Europejską. Kolejną z wartości Unii Europejskiej jest konsensus, współpraca, dialog. Ale im więcej członków, tym trudniej to osiągnąć. Ale wszyscy wchodząc do Unii Europejskiej zgodzili się na wariant pod tytułem każdy ma prawo weta. I bez zgody każdego z państw członkowskich nie da się podjąć żadnej wiążącej decyzji. Musimy dalej iść tą drogą. Nie wyobrażam sobie, żeby rządy w Lizbonie, rządy w Sofii czy jakiekolwiek inne decydowały o tym, co się będzie działo w Polsce bez zgody Polski. Więc weto i jeszcze w którą stronę? I kwestia odchudzania organizacji agent unijnych po to, żeby ale to chodzi o odchudzanie, jeżeli finansowe, chodzi o dobrze zatrudnienie między innymi, tak? Zatrudnienie, kwestie wydawanych pieniędzy. Im tańszy jest system urzędniczy, tym lepiej, niezależnie od tego, czy jest to na poziomie samorządowym, rządowym czy unijnym. A czy da się to w ogóle zrobić? No bo dokumenty są tłumaczone na wiele języków, potrzebni są do tego ludzie po prostu na przykład. To są rzeczy zdecydowanie najprostsze. To znaczy widzimy po wielu urzędach, w których udało się odchudzić ich stan osobowy, że to naprawdę nie jest problem. To jest naprawdę trzeciorzędna w tej chwili sprawa. Z punktu widzenia w tej chwili relacji Warszawa-Bruksela najistotniejsze są pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy po stronie brukselskiej, żeby one do nas trafiły, po stronie warszawskiej to, żeby rząd realnie zlikwidował Izbę Dyscyplinarną, nie tworzył tego substytutu, albo zlikwidował ten substytut Izby Dyscyplinarnej, jakim jest Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Wtedy będzie to działać, ale to akurat czekam na odpowiedź posła Kowalskiego. Myślę, że wszystkim moi koledzy z Porozumienia i z Młodej Prawicy w Opolu na nią czekają. Będzie najbarwniejsza. Wraca pan z forum ekonomicznego w Karpaczu. Jak pan ocenia te ostatnie dni na forum ekonomicznym? 3 dni dobrych rozmów i tych kuluarowych, i tych podczas paneli. Nie ma co ukrywać, że zdecydowanie gwiazdą całego forum ekonomicznego był prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Gdyby pani widziała tych posłów PiSu, którzy godzinę przed już sobie rezerwowali miejsca, żeby na pewno prezes ich widział w pierwszym rzędzie, naprawdę fenomenalny spektakl. A o wypowiedzi też chodzi, czy tylko, no, z jakiego powodu pan uznaje prezesa Kaczyńskiego za gwiazdę forum ekonomicznego? Nie ma co ukrywać, że w momencie, kiedy Jarosław Kaczyński w ogóle chce zabierać publicznie głos, w ogóle skonfrontować się w jakiś sposób z publicznością, może tutaj nie było tej konfrontacji z publicznością, bo i publiczność była starannie dobrana, ale gdy Jarosław Kaczyński zabiera głos, czyli lider obozu rządzącego, zawsze jest to jakieś wydarzenie. Czy się człowiek z nim zgadza, czy się nie zgadza, jak ja, zdecydowanie warto go słuchać i widać tam również było, czy ta wypowiedź na temat tej wizyty sprzed 30 lat w Wiedniu, czy to w ogóle podkreślanie różnic, jakie dzielą świat Zachodu a Polskę, pokazują, że Jarosław Kaczyński podjął decyzję o tym, że chciał, gdyby mógł, to wyszedłby z Unii Europejskiej, wyciągnąłby Polskę z Unii Europejskiej, będzie czekał tylko na odpowiednie okoliczności. To będzie motyw przewodni przyszłorocznej kampanii wyborczej, pana zdaniem? Jeden z motywów, na pewno tematy ekonomiczne będą tematem kampanii wyborczej, po drugie relacje Warszawa-Bruksela będą drugim tematem, kwestie społeczne na pewno podnoszone w zakresie świadczeń socjalnych, jeżeli tylko ktokolwiek z opozycji będzie proponował zabranie któregokolwiek z obecnych świadczeń, PiS na pewno będzie to wykorzystywał. Myśli pan, że opozycja odważy się na taką deklarację, żeby zabrać świadczenia socjalne? Myślę, że poza Konfederacją nikt takich postulatów nie będzie składał. I po czwartym tematem, który w mojej ocenie będzie dominującym tematem przyszłorocznej kampanii, to będzie to niewątpliwie taki świat wartości. To znaczy, jeżeli powstaną jakiekolwiek bloki po stronie opozycyjnej, Prawo i Sprawiedliwość natychmiast będzie próbowało różnicować je w kwestiach światopoglądowych. I myślę, że ostatnia deklaracja Donalda Tuska dotycząca tego, że na listach Platformy nie znajdzie się nikt, kto jest przeciwnikiem możliwości dokonania aborcji do 12 tygodnia ciąży, będzie jednym z takich przełomowych punktów tej prekampanii obecnej. A reparacje wojenne nie będą tematem kampanii wyborczej? Moim zdaniem nie, dlatego że ten temat już powoli gaśnie. To znaczy on nie rezonuje tak mocno, jak chciałoby Prawo i Sprawiedliwość. Warto wspomnieć, że pół roku temu również mieliśmy bardzo mocny sygnał w kwestii relacji międzynarodowych, kiedy Jarosław Kaczyński, ówczesny wicepremier, powiedział, że obce państwo zamordowało prezydenta polskiego rządu 12 lat temu. Nie wpłynęło to, nie sprawiło to, że to był temat na kolejne długie tygodnie, tylko po 4-5 dniach przestał już ten temat jakkolwiek rezonować społecznie. Tutaj widzimy, że powoli emocje wokół tematu reparacji również spadają, dlatego z kilku bardzo prostych przyczyn. Po pierwsze,
Wychodzą stare dokumenty ministrów Prawa i Sprawiedliwości, ostatnio Anny Fotygi, która jako minister spraw zagranicznych mówiła, że pieniądze z reparacji po prostu Polsce nie przysługują. Po drugie, i tutaj mam największy zarzut do PiSu, nie przedstawili żadnego racjonalnego planu, w jaki chcą zdobyć te reparacje, bo inaczej byśmy rozmawiali. Jest harmonogram podobno starania się o te reparacje. No właśnie tutaj kwestia jest wszystko tego, że podobno. Dlatego, że i oglądałem wiele programów z udziałem pana posła Mularczyka, który od lat zajmuje się tematem reparacji. Sam też w różnych debatach w przestrzeni medialnej brałem udział na temat reparacji. Nie ma harmonogramu. To znaczy, jeżeli oczekujemy, że ktoś wypłaci nam gigantyczne pieniądze, a w sumie nie przedstawiamy żadnego harmonogramu, kiedy, gdzie, co i jak, a Jarosław Kaczyński mówi, że to może być kwestia dwóch pokoleń, no to tutaj widzimy, że kwestia jest odrobinę niepoważna. Może ten harmonogram będzie jeszcze przedstawiony. No, słyszymy, że harmonogram jest. No, ale go nie ma. Znaczy, albo jest, albo go nie ma. Jak nikt go nie widział, to nie ma. No, ale ten temat może jeszcze jednak wracać do kampanii wyborczej. Mamy rok. Kwestia dosyć dużych pieniędzy. Też takie wypowiedzi, że tak jak pan powiedział, pieniądze z KPO nie są aż wcale tak ogromne, bo w zanadrzu są pieniądze z reparacji wojennych. Tylko, że dobrze wiemy, że te pieniądze z reparacji nie trafią w tym momencie, w którym miały trafić pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Poza tym mam wrażenie, że cały projekt pod tytułem reparacji był projektowany w ten sposób, żeby opozycja była tym reparacjom przeciwna. No i tak się troszeczkę stało. Pierwsze wypowiedzi chociażby Grzegorza Schetyny z Platformy Obywatelskiej jeszcze przed opublikowaniem raportu były takie, że temat reparacji jest zamknięty. Ale gdy raport został opublikowany, nie chcę być rzecznikiem Grzegorza Schetyny, to słyszałem bardzo wiele wypowiedzi polityków Platformy, którzy mówią, okej, rozmawiajmy o tym, wszyscy wiemy, co się stało na ziemiach polskich w trakcie II wojny światowej i mam wrażenie, że to sprawiło, że PiS nie jest w stanie tym tematem polaryzować społeczeństwa, dlatego, że nie znalazł się nikt praktycznie, kto by powiedział, odłóżmy ten temat raz na zawsze. No, ale byli tacy, którzy mówili, że to jest temat zastępczy, to jest szczucie na sąsiadów, to jest właśnie działanie pod kampanię wyborczą. Można mówić, że to jest temat zastępczy, bo to jest zdecydowanie temat zastępczy. W momencie, kiedy mamy w tej chwili 16-procentową inflację, w momencie, kiedy mamy problemy z ceną opału, z ceną węgla, z ceną elektryczności, zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwość lubi wrzucać takie tematy i będzie wrzucać również kolejne. Nie zdziwię się, a zresztą tak też się mówi w kuluarach, że podczas najbliższego przyszłotygodniowego posiedzenia Sejmu pojawi się projekt ustawy dotyczący zmiany ordynacji wyborczej, która zmieni ordynację na 100 okręgów. To będzie kolejny temat. Pytanie, czy zostanie zrealizowany, czy PiS będzie miał na tyle mocy politycznej. Ordynację w wyborach do parlamentu. Dokładnie tak. A propos wyborów do parlamentu. Porozumienie będzie z Szymonem Hołownią z Polską 2050 i z PSL-em wspólne listy tworzyło? Jeżeli ktokolwiek rok przed wyborami będzie w stanie powiedzieć, z kim będzie startować, to albo jest odważny, albo jest niesamowicie nierozsądny. Myślę, że w tej chwili jeszcze nikt nie jest w stanie powiedzieć ze 100-procentową pewnością, w jakiej konfiguracji wyborczej będzie startował, chociaż nie ma co ukrywać, że blok Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe, Porozumienie byłby dobrą alternatywą dla konserwatywnych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy ze względów gospodarczych chcą już odejść od głosowania na PiS. No, nie miałbym nic przeciwko, żeby taki blok powstał. Bo Jarosław Gowin mówił wprost, że sposobem na odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy jest pójście do wyborów właśnie w dwóch blokach. Jeden ten blok, o którym mówimy, a drugi to blok Platforma Obywatelska Lewica. I z badań tak wynika, że rzeczywiście takie dwa bloki byłyby w stanie zdobyć bez porównania więcej mandatów niż Prawo i Sprawiedliwość. Gdyby powstała jedna lista opozycji od Platformy przez Lewicę, Partia Razem To by było na pewno ciasno na tych listach. To jest jedna rzecz, ale podobny efekt osiągnięto, podobny zamysł miała Koalicja Europejska w 2019 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego i to po prostu nie wyszło. To znaczy zdobyto mniej mandatów, dlatego że wyborcy z jednej i z drugiej strony, ci bardziej lewicowi, ci bardziej konserwatywni, albo lewicy, albo PSL-u zostawali w domu, albo przynosili swoje poparcie w przypadku PSL-u na PiS, dlatego że ten świat wartości również w polityce jest niesamowicie istotny. Gdyby powstał blok umiarkowanie konserwatywny i liberalny gospodarczo. Taki właśnie, o którym pani mówi. Hołownia, Kosiniak, Kamysz, Gowin, to rzeczywiście byłby blok, który byłby w stanie zdobyć 15-18%, tak wskazują sondaże, także te publikowane w sferze publicznej i byłby w stanie przeciągnąć kilka procent wyborców Prawa i Sprawiedliwości i to byłoby zdecydowanie dla PiSu najgroźniejsze. Jeśli jednak, bo to jest z gwiazdką wypowiedź, jeżeli by została zmieniona ordynacja wyborcza na ten wariant, o którym mówimy, czyli 100 okręgów 4-5-mandatowych, no to wtedy opozycja musi iść jedną listą cała, nie ma innej możliwości.
No a co na te plany Jarosława Gowina, Szymon Hołownia i Kosiniak-Kamysz? Nie wiem, kiedy ostatnio gościł tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz albo Szymon... Rzadko w Opolu się pojawia. Szymon Hołownia. Myślę, że jak będą następnym razem, to koniecznie... No, na pewno panowie rozmawiacie. Niby rok do wyborów to daleko, ale to jednak wcale nie jest tak odległy termin, bo trochę ustaleń trzeba poczynić. Zdecydowanie, ale takie ustalenia mają ten taki smak w momencie, kiedy są jeszcze przy zamkniętych drzwiach. To, gdyby to zbyt wcześnie zostało wszystko opublikowane, kto z kim, gdzie, jak rozmawia, to gdzie byłby urok, pani redaktor? Urok kampanii wyborczej. A co z wyborami samorządowymi? Jakie jest to wasze stanowisko, jeśli chodzi o propozycję przesunięcia wyborów samorządowych na wiosnę 2024 roku? Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze rzeczywiście zapowiedzą, że nie są w stanie przeprowadzić w ciągu miesiąca de facto trzykrotnego procesu głosowania, no bo wybory parlamentarne, pierwsza, w niektórych miejscach także druga tura wyborów samorządowych, to wtedy rzeczywiście trzeba te wybory przesunąć. I myślę, że także ze względu na to, że PiS po prostu ma większość, to się stanie. I to będzie fakt. Wtedy najpewniej wybory samorządowe odbędą się wiosną 2024 roku, a to będzie oznaczało, że kalendarz wyborczy, ten od jesieni 23 do wiosny 24, będzie szalenie napięty. Najpierw bardzo intensywna kampania wyborcza do polskiego parlamentu, później zima, kiedy najciężej się pracuje w terenie, bo jest po prostu zimno i dni są bardzo krótkie. Potem zaczniemy kampanię do samorządu. Pytanie, w jakich blokach. Może także powtórzonych, tych, które będą występowały w wyborach do Sejmu, a potem jeszcze wybory do Parlamentu Europejskiego. No to będzie naprawdę taki maraton wyborczy. No właśnie, więc pytanie, czy jakby te dwie kampanie były bardzo blisko siebie, czyli jesień 23 roku, kampania do Parlamentu i kampania samorządowa, czy to byłoby w ogóle też do zrealizowania przez sztaby wyborcze? To na pewno wymagałoby dużo pracy, ale żaden sztab nie powie, że nie jest w stanie czegoś zrobić. Myślcie, to też musimy sobie z tego zdawać sprawę. Chodzi o jasny przekaz dla wyborców, kto do czego kandyduje, a też często zdarza się tak, że jedna osoba kandyduje i do parlamentu, albo też do samorządu lokalnego. To prawda, w Warszawie, z której ja pochodzę, gdzie też pewnie mandat radnego, w jednym momencie, przy wyborach samorządowych, albo przy okazji łączonych wyborów do samorządu i do Sejmu, i każdy, kto szedłby do urny, musiałby głosować do Rady Dzielnicy, do Rady Miasta, do Sejmiku, na prezydenta, do Sejmu i na senatora. No to już chyba tak policzyłem szybko 6 głosowań, to rzeczywiście mogłoby być to dość problematyczne. Byłby, podejrzewam, że nie byłoby ani jednego wolnego miejsca w przestrzeni publicznej bez plakatu, baneru, czy jakiegokolwiek innego materiału wyborczego. A mogłoby wtedy być dopuszczone, że jedna osoba się znajduje na liście i do parlamentu, i na przykład do Rady Miasta, czy do Rady... Jest zgodne z prawem. Więc to też mocno... mieszające w głowach wyborców. Zdecydowanie, prawda? Dlatego też, że w momencie, kiedy ktoś obejmuje mandat do samorządu, natychmiastowo jest mu wygaszany mandat, zostaje wybrany do samorządu, natychmiast wygaszany jest mu mandat parlamentarny, więc to też mogłoby być wiele takich ciekawych przypadków. No, myślę, że z punktu widzenia Opola, najistotniejsze dla naszych struktur w województwie opolskim jest to, żeby stworzyć taki blok, który będzie w stanie zagwarantować i mandaty na poziomie Rady Miasta w Opolu i też spróbować swoich sił w wyborach do Sejmiku, ale przede wszystkim utrzymać dobre wyniki w gminach, tak jak chociażby lider Porozumienia w Opolu, pan wójt Mariusz Kozaczek, doskonały samorządowiec. Myślę, że istotne jest to, żeby właśnie tacy samorządowcy odgrywali coraz większą rolę. A jak liczne są struktury Porozumienia na Opolszczyźnie? Bo trochę się pozmieniało po tym, jak doszło do... kłótni w rodzinie, tak to nazwę. Nie ma co ukrywać, było lepiej. Skłamałbym, gdybym powiedział, że jest tak samo dobrze, jak było, szczególnie, że w ciągu tak naprawdę półtora roku najpierw pożegnaliśmy się z ówczesnym posłem, teraz ministrem Kamilem Bortniczukiem i z ministrem Marcinem Ociepą, który przez lata budował struktury Porozumienia w Opolu. Drogi się rozeszły, czy w elegancki sposób, każdy z naszych słuchaczy może ocenić sam. Teraz są oczywiście mniej liczne, liderem jest wójt Mariusz Kozaczek, w Opolu jest to jakieś 15-20 osób, w skali województwa około 40. Czy jest to dużo, każdy musi to ocenić sam, ale jak na środowisko, które akurat w tym miejscu jest po wyjątkowo ciężkich przejściach, myślę, że nie jest to wynik zły. Plus młoda prawica, czy członkowie młodzieżówki są także członkami Porozumienia? Część członków młodzieżówki są członkami również partii, nie wszyscy, także jeszcze do tego ten komponent młodych, z których jestem naprawdę dumny, dlatego że widzę, jak bardzo są aktywni. Myślę, że nasi słuchacze również widzą, jak często młoda prawica w Opolu podnosi kolejne aktywności. No cieszę się, że młodzi ludzie chcą być aktywni w przestrzeni publicznej. A dużo jest takich młodych ludzi, jak młodzież i podchodzi do polityki, garnie się, czy raczej stroni?
W Polsce niespecjalnie, to znaczy, jeżeli byśmy porównali Polskę na przykład z Niemcami, to struktury młodzieżowe jakiegokolwiek środowiska partyjnego nie są liczne. Pamiętam, jak rozmawiałem z liderem jednym ze środowisk młodzieżowych w Niemczech i powiedział, że w jego biurze krajowym młodzieżówki pracuje 20 osób, 60 tysięcy członków, kampania wyborcza, która trwa rok do struktur młodzieżówki, tak, kampania tak, wyborcza. Tak, kampania wyborcza wewnętrzna. No coś absolutnie niesamowitego, nieporównywalne to z sytuacją w Polsce, gdzie o dużych strukturach mówimy, czy partyjnych, czy młodzieżowych, gdy przekraczamy 500-600 tysięcy osób, także to jest absolutnie dwa różne światy. No najistotniejsze jest to, żeby się tacy młodzi ludzie pojawiali, żeby byli aktywni, przede wszystkim, żeby podnosili tematy ważne lokalnie. Ja dlatego na przykład jestem bardzo dumny z kolegów z Opolszczyzny, którzy mają pomysły lokalne. Tutaj akurat Kacper Kunstler z Opola, który proponuje zielone przystanki w Opolu, ekologiczne, naprawy placów zabaw, zwiększenie kursowania linii autobusowych w niedzielę, pomoc wolontariuszom z Ukrainy, zwiększenie finansowania dzielnic w Opolu. No to są świetne inicjatywy, czy także w mniejszych miejscowościach, no bo młodzież jest nie tylko w mieście wojewódzkim, ale także w tych mniejszych miastach i jak obserwuję działalność chociażby Tobiasza Głużdy z Głubczyc, osoby, która już ma swoje sukcesy w tych małych samorządowych sprawach, ale tu skuteczność jest istotna, no to rośnie serce. A jak pan myśli, jeszcze wrócę do tych struktur młodzieżowych ugrupowań w Niemczech, o których pan wspomniał. Z czego to wynika, że w Polsce tak młodzi trzymają się z daleka od polityki? Przecież no, polityka przez wielu uważana za coś niefajnego, ale jednak no, decyduje jest o tym, jak się żyje każdemu z nas. Politycy decydują o tym, tak? Poprzez to, co robią w Sejmie. Bezapelacyjnie, ale nie ma co ukrywać, że badania opinii społecznej są dla polityków bezlitosne. No, to mam wrażenie, często analizując te badania, że czasami nawet złodziej jest wyżej w rankingu zaufania od polityka albo jakiś drobny inny złodziejaszek. Ocena czy posła akurat najniżej, samorządowca trochę wyżej, jest zazwyczaj na fatalnym poziomie i wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. To znaczy to wynika też po pierwsze z brutalizacji języka polityki, po drugie z tego, że mało kto widzi z obserwatorów życia publicznego albo z tych, którzy w ogóle go nie obserwują, tylko dotkną do nich najbardziej smakowite kąski. Nie docierają efekty prac komisji, nie docierają dyskusje z posiedzeń rządowych czy z jakichś zespołów specjalistycznych. Dociera właśnie najbardziej jakaś jadka, jakaś mocna riposta, ktoś kogoś obrazi, ktoś kogoś wyzywa. No to nie jest najatrakcyjniejsze. To trzeba naprawdę mieć dużo zaparcia albo być mocno odpornym na to, żeby mimo tej pierwszej warstwy, która jest dość nieatrakcyjna, uznać, że rzeczywiście człowiek chce się angażować w zmienianie swojej lokalnej społeczności. Dlatego mam wrażenie, że jak już to, jeżeli młodzi ludzie się interesują polityką, to bardziej na tym poziomie lokalnym, żeby rzeczywiście móc zmienić jakoś swoje życie wokół, właśnie takim zielonym przystankiem, czy właśnie na przykład możliwością płacenia telefonem za kartą, za bilet autobusowy w Głubczycach, jak zrobił właśnie Tobiasz Głużda, niż polityką ogólnopolską, bo na nią się też nie ma wpływu. A to nie jest fajne być obserwatorem, lepiej móc być aktywnym w danej dziedzinie. Mówił Jan Strzeżek, rzecznik Koła Parlamentarnego Porozumienia Jarosława Gowina oraz lider Młodej Prawicy, czyli Młodzieżówki Porozumienia Jarosława Gowina. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Radia Opole. Kłaniam się nisko, jeszcze miłego popołudnia. Otwarty mikrofon, Radia Opole.